Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na pyszne, podsmażane skrzydełka. Takie skrzydełka a la KFC. Właśnie te skrzydełka nauczyłam się przygotowywać na jednym z kursów kulinarnych. Strasznie spodobało mi się ich proste, szybkie przygotowanie i myślę, że Wam również to przypadnie do gustu. A mówię proste, bo skrzydełka najpierw lekko trzeba podpiec, a potem usmażyć w dowolnej chwili, więc możecie takie skrzydełka przygotować nawet kilka godzin przed przybyciem gości i potem zaserwować im świeże. No i na początku zabieram się za skrzydełka. Odcinam lotki, te zostawiam sobie do rosołu. A skrzydełka dzielę na półki, tak żeby mieć takie ładne, kształtne fragmenty. Najlepiej wcześniej delikatnie wyłamać kostki, wtedy łatwiej jest przeciąć skrzydełko na pół. Do miski wsypuję mąkę pszenną, dodaję mąkę kukurydzianą, a także chili i to wszystko mieszam. To będzie moja panierka. Skrzydełka opruszam pieprzem, solą, a także papryką, a następnie każde skrzydełko obtaczam w rozkłóconym jajku, a potem w tej mącznej panierce. Mąka kukurydziana zapewnia tutaj większą kruchość, dlatego nie pomijajcie jej w swoich składnikach. Obtoczone skrzydełka układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Podpiekam przez około 20 minut. To chodzi o to, aby były upieczone lekko, a w ten sposób unikniecie też sytuacji, że któreś skrzydełko będzie surowe, bo zrumieni się z wierzchu, a w środku będzie na przykład większe i wymagało troszeczkę dłuższego czasu smażenia. Teraz zabieram się za smażenie. Jak już mam upieczone skrzydełka, to teraz czas na smażenie. I tutaj do skrzydełek możecie podać to, co lubicie najbardziej, na przykład frytki, czy to, na co macie ochotę. A ja proponuję smażony makaron ryżowy i przy okazji smażąc go najpierw sprawdzę temperaturę oleju. Olej podgrzewam w garnku i teraz biorę garść takiego ryżowego makaronu i wrzucam na olej. On naprawdę bardzo, bardzo szybko pęcznieje, więc musicie ostrożnie go wyjąć z garnka i będzie taki chrupiący, jak takie prażynki. No i teraz czas na skrzydełka. Wrzucam je kolejno na olej, jako że były już podpiekane. Nie trzeba im wiele czasu, tylko tyle, aby się ładnie zrumieniły, a macie pewność, że w środku będą usmażone. Następnie na talerz nakładam taki makaron ryżowy, do tego możecie dodać swój ulubiony sos, no i oczywiście skrzydełka. Zobaczcie, tak prezentuje się to dzisiejsze danie. Słuchajcie, skrzydełka są pyszne, chrupiące, aromatyczne, no i fajna ta panierka, wychodzi dokładnie taka, jaka być powinna. Jak widzicie, przygotowanie takich skrzydełek nie zajmuje dużo czasu. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Czekam na Wasze komentarze, na zdjęcia już gotowych skrzydełek. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.